Szanowni Państwo, i oczywiście szczególne podziękowania należą się jurorom tegorocznej edycji konkursu, którzy z niezwykłym poświęceniem, profesjonalizmem wyłaniali nam przecież z szerokiego wachlarza przedstawień prezentowanych na stołecznych scenach najbardziej wartościowe i godne wykonania artystyczne. To przecież oni w trakcie całego sezonu, w swoim wolnym czasie. Bez wynagrodzenia. Na marginesie. Tak, obejrzeli ponad... Gdyby ktoś nie wiedział. Obejrzeli ponad 70, uwaga, 70 spektakli w ponad 20 teatrach. I podziękujmy ich za ich wysiłek i umówmy się, że wysiłek nie zawsze połączony był z największą przyjemnością. I mam nadzieję, że nie była też to jakaś wielka męka. Miejmy nadzieję. W tym roku swoich kolegów oceniali. Pani Grażyna Barszczewska z Teatru Polskiego, powitajmy. Pani Anna Bożejewska z Nowego Teatru. Pan Maciej Karpiński, reprezentujący Teatr Powszechny. Pan Maciej Kwaśny z Teatru Kwadrat. Pani Monika Kwiatkowska, Teatr Współczesny. Pani Wiesława Niemiecka z Teatru Narodowego. Pan Piotr Szwedes, reprezentujący Teatr Syrena. Pani Magdalena Zawadzka z Teatru Ateneum. I pan Tomasz Grochoczyński, reprezentujący Związek Artystów Scen Polskich. A specjalny wielki dowód uznania należy się osobie wyjątkowej, która od wielu lat z ogromną pasją bierze na siebie ogrom pracy i odpowiedzialności jako przewodnicząca jury, laureatka Feliksa Specjalnego, wykładowca Warszawskiej Akademii Teatralnej, pani profesor dr Barbara Osterloff. Zapraszamy pani profesor. Tu już pani profesor nie ustawia jak trzeba, już poprawiam wszystko.